Oglądacie Państwo program Ekspres Silesia na wakacje, a my oczywiście w naszym programie sugerujemy, gdzie się wybrać, co zobaczyć, tak żeby miło spędzić czas w wakacje. 14 dzień sierpnia już dzisiaj, a więc połowa tych wakacji dawno za nami. Warto zrealizować swoje marzenia i plany, tak żeby się nie nudzić i żeby się nie obudzić 1 września, że wszystko przespaliśmy. 23 sierpnia natomiast warto być w gminie Godów, bo tam się będzie działo klasyczne dożynki z gwiazdami. O tym będziemy rozmawiali teraz z naszymi gośćmi. Pan Mariusz Adamczyk, wójt gminy Godów. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Antoni Tomas, przewodniczący Rady Gminy Godów. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przepiękna impreza, bo dożynki, o tym za chwilę. My już dziękujemy za podarki, bo mamy klasyczny, piękny śląski kołocz. Drodzy państwo, ślinka cieknie, ciężko się mówi. Ale gdybyśmy mogli zacząć dla widzów z całej Polski od takiej informacji, gdzie szukać gminy Godów na mapie? Gmina Godów to najdalej wysunięta część Polski. Ostatni zjazd autostrady A1 leży na terenie naszej gminy, także bardzo łatwo trafić, jak się jedzie na południe, to u nas można zjechać. Ostatni punkt, potem już Czechy. Potem już Czechy, Karwina, no i dalej już południe Polski. Gmina Godów, z czego słynie? Bo to, że są dożynki, oczywiście są, impreza zacna, impreza, która przywołuje tradycje, o tym będziemy mówili za chwilę. Natomiast gdyby osadzić w ogóle wszystkie atrakcje gminy Godów, żeby telewizorzy zrozumieli, że być może warto w planach wakacyjnych zaplanować przejazd autostradą A1. Mamy nadzieję, że na bramkach nie będziemy stali, ale w weekend mają być otwarte, więc spokojnie. U nas jeszcze bramek nie ma, także tutaj jest lepiej. Natomiast nasza gmina jest gminą zieloną, bardzo atrakcyjną do zamieszkania. Mamy dużo terenów budowlanych. Oprócz tego mamy dwa zabytkowe kościoły. Kościół w Łaziskach, najstarszy kościół województwa śląskiego z przepięknymi freskami oraz kościół świętej Anny w Gołkowicach. A słynie ze znakomitych ludzi, którzy stąd odpowiedzą. Więc właśnie, bo patrząc, kiedy się szuka w internecie, wpisuje się chociażby w popularnej encyklopedii internetowej, to się okazuje, że to jest zagłębie artystyczne, że co drugi mieszkaniec coś potrafi, a są też takie perełki, o których dziś warto wspomnieć. To znaczy, moglibyśmy obdzielić parę gmin w powiecie wojsławskim, może nie tylko zacnymi mieszkańcami, ludźmi, którzy się urodzili, którzy bądź pochodzą z naszej gminy. Tak Rada Gminy od jakiegoś czasu nadaje tytuł honorowego mieszkańca. Pierwszym honorowym mieszkańcem naszej gminy był ksiądz infuat Paweł Prychała, zawsze człowiek znany w Zabrzu, działacz. Później kolejnym był pan Franciszek Pieczka, który się w Godowie urodził, tak, który ma tam jeszcze bardzo dużo krewnych, kuzynów. Kolejnym naszym zacnym obywatelem jest pan Marian Dziędziel. No, tak samo się też wywodzi, jego ojciec się urodził i siostra. Mówię teraz o panu Zbyszku Wodeckim. Niesamowite. Przygłosy nazwiska i wszystko w jednej gminie. Tak, jeszcze byśmy musieli też, no nie można zapomnieć o panu Krystianie Tesarczyku, który w świecie muzyki jest szczególnie w Finlandii bardzo znanym człowiekiem. I ostatnim naszym honorowym obywatelem jest pan doktor Józef Musioł, sędzia, emerytowany sędzia Sądu Najwyższego, kiedyś pełnił funkcję też wiceministra sprawiedliwości. Mówimy o tym, że w Godowie można zwiedzać te dwa kościoły, że można gdzieś tam spojrzeć, jak mieszkają krewni tych osób, o których mówiliśmy. Oprócz tego taka aktywność na świeżym powietrzu, te tereny, które tam są położone blisko granicy, zawsze mi się kojarzą z tymi terenami zielonymi, gdzie i rowery, i nordic walking i tak dalej. Bardzo dużo mamy ścieżek rowerowych, mamy ścieżki właśnie do biegania. W tym roku odbyło się już chyba z 8 różnych biegów nordic walking i biegi na mile, biegi na półmaraton. Również bieg, dobrze. No teraz 16 mamy bieg nocny, to jest pierwszy bieg w naszym tam regionie o 21. Biuro Zarządu startuje to sobie. No, nie tym razem akurat, ale uczestniczę czynnie w takich tych biegach, ale to z lampką czołową na głowie w las Buczynę wbiegamy i I wszystkie dziki uciekają? Wszystkie dziki uciekają, a mamy ich dość sporo w ostatnim okresie czasu. Oprócz tego, że mamy dożynki 23 sierpnia, to tych imprez kulturalnych, o czym jeszcze warto wspomnieć w najbliższym okresie, bądź też już w okresie jesiennym, kiedy na pewno ten kalendarz będzie znowu aktualny. No ja mogę powiedzieć to, co aktualnie. Rozpocznie się kino na granicy, gdzie wspólnie z gminą Petrowice, to jest gmina już czeska, partnerska nasza gmina, będą wyświetlane filmy w różnych miejscach i to będzie... Czeski film, tak? Czeski też. Czeskie, polskie na przemian i tak rozpoczniemy w sobotę teraz, 16 już w Gołkowicach, na byłym przejściu granicznym, który był kiedyś dużym przejściem granicznym. Tak, ale tam będzie ten film wyświetlany. Kolejny film będzie wyświetlany na takim ośrodku rekreacyjnym, my to w pospolicie nazywamy gmina Orliku, od boiska, od Orlika.
To będzie film Żelki. Żelki, później będzie będzie też w Republice Czeskiej. I tak, to jest ta najbliższa atrakcja, jaka będzie. Ale to w internecie można znaleźć, prawda? Tak. Wszystko na stronie naszej www.godów.pl. Wszystkie informacje są, ale zapraszam też 31 na koncert. Od godziny 14 będą koncerty rockowe na muszli koncertowej, gdzie będą występowały zespoły takie miejscowe, ale i też z Czech. A gwiazdą wieczoru będzie Oberschlesen. No, pięknie. Panowie, muszę postawić przecinek, bo za chwilę zamienimy miejscami, będą starostowie dożynek. Natomiast w tej chwili, drodzy Państwo, chwila przerwy, a panu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w programie Ekspres Silesia na wakacje zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Godów, tam dożynki 23 sierpnia. Oj, będzie się działo, tak mi obiecali. I tak podobno w programie jest. O tym programie teraz będziemy rozmawiali. Pani Halina Pękała i pan Roman Pękała. Funkcja starosty dożynek. Tak. Dożynki. Impreza, która zawsze kojarzy się bardzo hucznie, że wtedy nic się nie dzieje, bo wszyscy są w jednym miejscu. I tam się dzieje wiele. Co się będzie działo w Godowie 23 sierpnia? Dlaczego warto przyjechać zobaczyć? To znaczy dożynki to nie tylko w jednym miejscu. Zaczynają się kolowodem. Najpierw jest msza święta w kościele naszym, gdzie wszyscy goście zaproszeni i mieszkańcy, cała gmina Godów może brać udział. Później rozpoczynamy korowód. W korowodzie... I ten korowód przechodzi spod kościoła już, tak? Czy nie? Tak, tak. I to się prezentuje? To znaczy goście zaproszeni jadą spod kościoła, a reszta takich furmanek, traktorów, ciągników, różnych maszyn rolniczych formuje się w pewnym miejscu i rozpoczyna. Czyli kolorowo na co dzień te maszyny, które pracują w polu, są przystrojone, uroczyście wszystko. Tak. A obcy goście patrzą na to z podziwem, dobrze. Tak. Czyli to jest taka demonstracja siły trochę. Na co nas stać? Tak. Przejęcie korowód, rozpoczynamy imprezę i na tej imprezie jakie występy 23 sierpnia, co jest w programie? To znaczy jest bardzo rozmaicony program. Jednym z takich głównych programów, gwoździem właściwie, jest występ zespołu holenderskiego Monamo. Gwiazda wieczoru bez wątpienia, zespół holenderski, który bywał także u nas w programie, więc tak, gwiazda zagraniczna. Tak. Wy spodziewacie się, że wszyscy przyjadą? Tak, właśnie spodziewamy się nabór ludzi. Oprócz występu zespołu Monamur, co jeszcze? No, występ zespołu folklorystycznych, występ dzieci ze przedszkola, ze szkół. No, każda wieś ma jakieś tam swoje występy również. W korowodzie wystawiają jakieś swoje tam przedstawienia. Także warto zobaczyć, przyjechać. Funkcja starosty na czym polega? Szef wszystkich szefów, to? Powiedzmy sobie, taki honorowy. No i również taka funkcja, no, musi być na bramka, trzeba powiedzieć. I oprócz oficjalnych gości zaproszonych, to starostowie dożynek zawsze są po to, żeby przekazać chleb, czy to ciasto, kołacz, wypieczony, ziarno. Dostaliśmy, bardzo dziękujemy. Obie smakowali smacznego życia. Wygląda przepięknie, a spróbować będziemy mogli dopiero po programie. Natomiast to jest trochę tak, że cały czas pielęgnuje się tę tradycję, że stawia się wtedy w tym dniu na to, żeby przypomnieć, jak to kiedyś te tradycje zostały przekazane z pokolenia na pokolenie, że to nie zamiera. Tak, nawet w korowodzie mamy takie motywy dawniej i dziś. Takie porównanie, co było kiedyś, tak, co jest teraz. Tak, było kiedyś, żeby przypomnieć, jak kiedyś się pracowało w polu, ale teraz. Takie porównanie dożynek sprzed lat i teraz, one się bardzo różnią, czy nie? Różnią się na pewno, ponieważ dawna wieś, z kilkudziesięciu nawet lat, które pamiętam, różni się od wsi dzisiejszej. Zacierają się różnice pomiędzy wsią i miastem. Nowoczesność wkrada się, mechanizacja, technika, nawet informatyka, komputeryzacja. No nie pracują już w polu zwierzęta. Teraz więcej maszyn. Coraz więcej maszyn, nowoczesnych. A sama forma zabawy na dożynkach taka sama, czy kiedyś bywało lepiej, uczciwie? No powiedzmy sobie podobnie. Chodzi o zabawę, o to, żeby uczcić właśnie to święto plonów. Drodzy Państwo, żeby to zobaczyć, trzeba być 23 sierpnia w Godowie, do czego namawiamy. Pięknie dziękuję. A ja Państwa zapraszam na przegląd prasy regionalnej w skrócie.